Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Jak ja długo czekałem, żeby móc powiedzieć te słowa. Forza to zawsze była gra, w której twórcy przykładali się do detali, no nie? I tutaj jest nie inaczej. Uwagę moją zwróciło to, że są dość w interesujący sposób zrobione cienie. I zobaczcie, teraz jestem w takim mocnym słońcu. Ustawię się w kierunku słońca i zobaczcie na element, gdzie jest dyfuzor. O ja, jeszcze jedno odkryłem właśnie teraz, bo wiecie, no, słońce wschodzi i zachodzi. Nowość, no nie? Ale jeszcze jakieś 10 minut temu słońce było w innym położeniu i te cienie dyfuzora były jakby bardziej widoczne, jakby tak więcej tego dyfuzora było widać, no nie, w cieniu. A teraz słońce jest w innym położeniu, pod innym kątem pada na samochód i ten dyfuzor jest mniej widoczny, mniej tych ząbków widać, ale zobaczcie, jak dużo detali mają te cienie od samochodu. Czujecie to? Widzicie, jak to wygląda? Rozbłyski od samochodu. Zobaczcie, jak tutaj kawałek słońca odbija się od fragmentu karoserii pomalowany, które jest pomalowane albo oklejony jakąś naklejką chromowaną, prawda? I to się inaczej odbija, patrzcie na to, patrzcie, jak to się odbija na tym zderzaku, chociaż to jest kosmos. Pewnie będę robił dużo tego typu filmów, gdzie będziemy skupiać się na różnych detalach w Forza Horizon 5. Czekajcie, jak tutaj wjadę sobie do tego rynsztoka, samochód autentycznie w to wjeżdża, czaisz? Ja pierniczę. To nie jest tylko teksturka. Faktycznie auto w to wjeżdża. Masakra, tutaj widzieliście jakaś taka, nie wiem co to było, przez co żeśmy teraz przejechali? Przejechaliśmy chyba przez jakąś mgiełkę taką, no nie? Zobaczcie, tutaj w tym miejscu, nie? Jakaś taka mgiełka, tak obraz się zrobił przez chwilę taki bardziej szary, jakby, nie wiem, jakby, no przejechaliśmy przez mgłę, no wiecie jak mgła wygląda? No teraz już wiecie, bo wam Forza to pokazała, no. O Boże, ty, takie detale. I na co chcę wam zwrócić uwagę, czasami słońce zachodzi za chmurą też, to te cienie, które rzuca samochód na drogę, są takie bardziej rozmazane, inaczej te cienie wyglądają. Ciekawy jestem, jak będzie całkowicie zachmurzone niebo, to czy cienie spod samochodu znikną całkowicie? Totalny kosmos. Patrzcie, ale ten dyfuzor też rzuca oczywiście cienie, nie? I już ten cień od dyfuzora, od tych ząbków jest coraz mniejszy. Jakby mnie takie detale strasznie cieszą i jarają. Ja strasznie lubię takie rzeczy w tej grze i w tej serii, że zawsze twórcy skupiali się na różnych tam detalach. To mi się bardzo podobało. Na przykład w niektórych samochodach widać na szybie odbicie deski rozdzielczej, ale to zależy od tego, pod jakim kątem pada światło na tą deskę rozdzielczą. Tutaj widać tylko kawałek tej deski rozdzielczej, bo akurat w tym samochodzie szyba pochylona jest pod innym kątem niż w tym, którym grałem poprzednio, na przykład w Corvecie. W Corvecie ta szyba jest pod większym kątem, a tu jest pod mniejszym, nie? Tak bardziej jest pionowo ta szyba ustawiona. Także to wszystko ma znaczenie i wszystko wpływa na to, i to jest po prostu masakra. Genialna jest ta gra, genialna jest też czwórka właśnie pod tym względem, bo tam też to występowało, tylko tutaj jakby to bardziej jest widoczne, te takie detale. Jestem właśnie chyba w jakimś Fordzie Escorcie, z jakiś... Wiecie co, ja nie oglądam, nie obserwuję ostatnio Ken Blocka i nie wiem, czy to jest jakiś jego nowy samochód rajdowy, czy nie. Jeśli wiecie, to oczywiście piszcie w komentarzach, jestem ciekawy, co myślicie o tym samochodzie. Jeszcze żadnego samochodu tu nie ulepszałem na maksa. O, nie chciałem się z nim ścigać, chciałem otworzyć mapę, nie? To nacisnąłem. A przy okazji zobaczymy, na co stać tę Hondę. Pojedziemy sobie na przełaj, o, takie rzeczy. Patrzcie, jak fajnie będzie to wyglądać. Wow. Zobacz, tutaj przez jakieś pole kukurydzy, nie wiem czego. Chłopie, to jest genialne, to jest genialne, patrzcie na to. O, i teraz na przykład przejechaliśmy przez obszar, gdzie... Ja pierniczę, ty. Rozbiłem się. Ale się dziwnie rozbiłem, jakoś dziwnie koziołkuję. Patrzcie, tutaj jest tak samo jak w czwórce, te samochody dziwnie koziołkują, no nie? Słabo to wyglądało.
Będziemy musieli to jeszcze sprawdzić, czy jak się samochód przewróci na przykład na bok, czy będzie tak dziwnie podskakiwał jak w czwórce. To w czwórce to dziwnie wyglądało. No zobaczymy, jeszcze będziemy musieli dużo potestować. Zauważyłem też kilka niedociągnięć, tak jak w zeszłym odcinku oglądaliście mój podjazd pod górkę. No to samochód dziwnie, jakby dziwnie wyglądał dym spod opon tego samochodu. I twórcy ostrzegli mnie przed tym, że jak będę grał w tę wersję, nazwijmy to demonstracyjną, to jeszcze parę niedociągnięć może się pojawić i to załatają jakieś tam przyszłe patche. Także się nie przejmujcie. W czwórce też dużo było jakichś tam niedociągnięć na początku po premierze, ale wszystko zostało poprawione i gra jest prawie że idealna teraz, no nie? Jest mega dużo samochodów w czwórce, jest po prostu wszystkiego dużo i jest co robić nawet do tej pory w tej grze. No dobrze, ale my wracamy sobie do piątki. Tak jak wspominałem, trochę sobie tutaj pojeździłem, trochę sobie powariowałem, zrobiłem bez was jeden wyścig albo dwa, zarobiłem trochę kasy, mam 47 tysięcy kredytów i tak myślę, że może najwyższy czas zrobić sobie jakiś wyścig przełajowy i do tego byśmy sobie może ogarnęli jakiś inny samochód albo stuningowali ten, co mam. Tak przy okazji, tutaj jesteśmy w jakimś miejscu, są jakieś piramidy i to na mapie wyglądało jak lotnisko. A to jest jakiś taki długi pas, ale to nie jest lotnisko. Znaczy, może służyć jako lotnisko, mogłoby służyć jako lotnisko. Czekaj, tutaj jest w ogóle asfalt? Co to jest? To jest asfalt! Albo coś asfaltowego. O, to właśnie pokażę wam ten dym, bo na ostatnim odcinku też wam opowiadałem o tym dymie, że mi się strasznie podobał. Zobaczcie, ile dymu to zostawia. To jest kosmos. I w Forza Horizon 4 było tak, że jak już zerwałeś przyczepność na te koła, nawet takim słabszym samochodem, to on już był... O, właśnie, zaszło słońce za ten. Zobaczcie na cienie teraz. Widzicie? Cień jest taki bardziej miękki. Nie jest obrys tego samochodu na cieniu taki dokładny. No nie? Zobaczcie. Chaotycznie trochę wam opowiadam. O, widzicie, teraz nawet dyfuzora już nie widać, tych elementów. Ale słońce wychodzi zza chmur i nagle dyfuzor się ujawnia. Czujecie? W czasie rzeczywistym to się dzieje. Super płynnie, nie jakoś tam poklatkowane czy coś. What? Kosmos totalny, no. To są detale, które kocham właśnie w tej serii. No dobra, ale o czym to ja mówiłem? Mówiłem chyba o dymie spod opon. Aha, mówiłem o tym, że... No właśnie, bo w Forza Horizon 4 samochody zachowywały się w taki sposób, że jak już zerwałeś przyczepność, nawet takie słabsze samochody, no to one już tą przyczepność jakby zerwały i koniec, no nie? Już nic nie mogłeś z tym zrobić. Po prostu samochód leciał. A tutaj możemy bardzo błyskawicznie tą przyczepność odzyskać, bo samochody nie zachowują się tutaj jak poduszkowce i faktycznie czuć, widać to też po obrotach, że samochód ma problem z tym, żeby ukręcić te opony. Inaczej mówiąc, żeby zerwać przyczepność. Tak? Że jak puścimy tylko na chwilkę gaz, to on nie będzie się jakoś tam toczył, obracał w nieskończoność. Tylko jakoś te opony mają faktycznie wpływ na ten samochód. Ciężko mi to wytłumaczyć, to jest coś bardziej, co się czuje niż widzi na nagraniu. I też oglądałem te różne gameplaye z tej gry i tak wydawało mi się, że ta gra będzie działać tak samo, że sterowanie będzie podobne albo identyczne jak w czwórce i pod tym względem nie widziałem żadnej rewolucji, ale naprawdę samochody prowadzą się inaczej, moim zdaniem trochę przyczepniej. Tutaj to tak wygląda, jakbyśmy mogli sobie wjechać na górę, ale chyba nie da rady, niestety. Nie wjedziemy sobie na piramidy, nie zbezcześcimy tych, nie wiem czy to piramidy Majów albo czegoś takiego. No dobrze, no to chodźmy sobie na ten wyścig. Ja już sobie trasę wyznaczyłem, mamy 6 km do przejechania. Właściwie ta rajdówka bardzo fajnie się nadaje chyba na jakieś tam offroadowe klimaty. Aż, aż, aż. Iż nie ma tak, te opony są tutaj... Ten samochód ma dużo mocy, on jest w klasie A. A mimo wszystko nie jest tak łatwo go wprowadzić w jakiś tam drift. Można robić nim power slidy, ale on za chwilę odzyskuje przyczepność. To też dużo zależy od opon. Ale mimo wszystko te samochody tutaj zachowują się dużo fajniej. Strasznie lubię jeździć, patrzcie, o, przez takie coś. Dobra, dobra, dobra. Wszystko jest takie, wiesz, wszystko sprawia ci teraz frajdę, bo jest takie inne. Ech, no dobra. Pojarałem się trochę. To teraz może na spokojnie obejrzyjcie chwilę gameplayu, bo też chcecie pewnie posłuchać trochę samochodu, zobaczyć tutaj krajobrazu.
No i rozpoczynamy sobie rajd przełajowy. Jak widzicie, ten samochód jest całkiem dobrze potuningowany. Klasa A. Ja muszę tu mieć albo w tym samochodzie jakieś dobre opony, albo on jest tak stunigowany, że bardzo ciężko nim zerwać, bo jest bardzo przyczepny. Trzeba naprawdę zrzucić tak na dwójkę, jedynkę, żeby na wszystkie koła zerwać przyczepność. Ale przy nim może sobie jeszcze pogrzebiemy później. Przejdźmy na razie do Forda Bronco. A, zapomniałem sobie poziomu trudności zwiększyć. Trochę za łatwo mi było ostatnio. Ty, co to za samochód tu z przodu? Chyba jakiś stary Ford Bronco. Ten taki wysoki. Czekaj, czekaj, co to tutaj jedzie? Taki... Czekaj, czekaj, pokaż mi go. Nie, to jest GMC jakiś. Jego chyba nie było w czwórce. Patrz, jaki wielki. O kurde, ale fajny! Nieźle. Tutaj jakiś Mercedes. Okej, jedziemy dalej. Teraz walka z Mercedesem G-klasą. Kto wygra ten pojedynek? Czy nowoczesna technika, czy klasyczna? Nie, no ten Mercedes to też nowoczesny jest. Unowocześniony, o może tak. Kurde, wiecie, w ogóle ten Ford Bronco mi bardzo przypominał jakiegoś Hammera. Ja początkowo myślałem nawet, że to jest jakiś nowy Hammer. Gdybym się nie przypatrzył, myślałbym, że to Hammer i mówiłbym wam na odcinku, że to jest Hammer. Podobne samochody do, nie wiem, Hammera H2, H3, H3 bardziej. Albo do jakiegoś Jeepa, no nie? Dojechaliśmy sobie do mety. Yeah! Zrobione. To zakończenie jest bardzo fajne. Ach. I to wyjście z wyścigu też mi się podoba. Tutaj sobie dojadą. Pyk. Dobrze. Ile ja kasy dostałem za to? 7000 kredytów? Nie. To są punkty doświadczenia. Chyba 7000 kredytów. No, powiem wam, że tak jak w Fordzie Horizon 4 teraz ma się już miliony, nie? Tam same się nabijają te miliony, nawet nie wiesz kiedy, tak tutaj teraz każdy tysiąc jest na wagę złota. Nowy rozdział przygody Horizon. Tak, na to żeśmy czekali, bo prawdopodobnie teraz będziemy mieli nowy sezon tutaj do zobaczenia. I byliśmy w poprzednim odcinku w tym sezonie na wulkanie. I widzieliśmy, że tam teraz jest po prostu jeziorko, no nie? Zobaczymy, co będziemy mieli tym razem. Może dostaniemy jakiś nowy samochód do testowania? Wypadałoby, bo wiecie co? Mam tylko tego Forda Bronco, Supre, chyba... Konigana, tego Escorta. I właściwie... a, jeszcze Corvette i to tyle. No dobra, no to czekamy na nowy sezon. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. A, niestety... To był koniec tego dema, jeszcze nie doszedłem do tego momentu, przechodziłem to razem z wami, także muszę zacząć od nowa, wybrać sobie imię, wybrać sobie, wiesz, postać i tak dalej.
I za każdym razem trzeba to tak powtarzać, żeby wiesz. Ale wbijemy sobie jeszcze na chwilę do gry i pozwiedzamy coś, porobimy inne wydarzenia, zobaczymy, kupimy jakiś nowy samochód. No dobrze, dotarłem sobie tu, więc chodźmy zobaczyć, o co chodzi tu tym razem. Ostatnio byliśmy robić zdjęcie, a teraz zróbmy jakąś inną akcję. Muszę pamiętać, żeby nie jechać do tego gościa, który zaprasza nas do domku, bo on nam pokazuje, że Forza Horizon 5 jest naszym nowym domem i fajnie, tylko mi się wtedy kończy demo i muszę wszystko przychodzić od nowa. Jakby, wiesz, ja już to przychodzę chyba z 10 raz, ale za każdym razem jak to... Czekaj, jednej rzeczy nie włączyłem. Za każdym razem jak to przechodzę, to jestem taki napełniony taką pozytywną energią. Nie wiem, ile jeszcze będę to przechodził, ile będę napełniony tą pozytywną energią. Mam nadzieję, że no... niedługo dostanę tą pełną wersję, będę mógł normalnie grać. No nic, nieważne. W każdym razie widzicie, że ten interfejs, jak wchodzę tutaj do menu głównego i coś tam przełączam, albo wybieram samochód, czy coś, no to jest mega podobne do Forza Horizon 2, prawda? Mega, ale tak mega, mega. W następnym odcinku powiem wam trochę o wymaganiach Forza Horizon 5 na Xboxy, jak to wygląda, w jakiej rozdzielczości i framerate pogracie sobie na przykład na Xbox One. Także zapraszam na kolejny odcinek, a my lecimy sobie teraz przygodę z Volkswagenem. Ponoć! Zobaczmy, o co w tym chodzi. Ja tak się zastanawiam, czy te wszystkie przygody będzie można skończyć z tym fotografowaniem, bo ja nie robiłem tego aż do końca, no nie? How can I help? Jump in the buggy. I'll tell you the story on the way. Okej. O, dostaniemy to buggy, tak? Bo... O nie, czekaj. Jak robiliśmy zdjęcia, to dostaliśmy tam tego Jeepa? To był Jeep chyba, no nie? Co oni tak długo stoją, gadają? Patrzyli się w oczy sobie? Patrzyły. Dobra, mamy buggy, to jest Myers Manx, czy coś takiego? Myers chyba Manx, o coś takiego. Dobra, kto by takim samochodem jechał według zasad? Jedźmy sobie na przełaj. Ale fajnie, że te postaci się w samochodzie ruszają. Zobaczmy, jak ten samochód reaguje na różne wertepy na drodze. Zwróćcie uwagę na koła, jak te koła chodzą dziwnie, tak się tu po prostu wykręcają śmiesznie. Okay. Wyłączyłem muzykę, na chwilę posłuchamy tej furki i gadaninki. Znajdź Wocho. Właśnie jak dziwnie droga nas tutaj prowadzi. Każe nam jechać gdzieś tam dookoła. Jeźdź ty, kto by tak jechał? Czy pojedziemy na przełaj, tam mamy nawet jakiś skrót. Twórcy specjalnie tak zrobili, nie? Jedziemy skrótem. We never met, but everyone says I'm exactly like. Ale skrót, zobacz. You have to understand, in Mexico, a Wocho is like. Ja wam powiem tak. Gram obecnie w Far Cry 6. To jest też nowa gra, no dopiero co wyszła. I powiem wam, że grafika w Far Cry'u, a tutaj. To jest gra wyścigowa, to jest zupełnie inna gra, ale. Te drzewa, te liście, te pojedyncze rzeczy tutaj. A gram na Xboxie, a podejrzewam, że na PC-cie będzie jeszcze lepiej. Ja już zamawiam kartę przechwytującą, żeby nagrywać tę grę w HDR-ze, żebyście mogli zobaczyć następne odcinki w takiej bardzo fajnej jakości, moi drodzy. No dobra, ale już, koniec tego podniecania się, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Just like in la foto. Look around. To są ukryte samochody! This is definitely the place, but... No sé, why would Papa Fernando bring the Wocho up here? Tak, tutaj będziemy pewnie mogli garbusa, wiesz, zdobyć, no nie? Widzieliśmy już tą miniaturkę. Nie, oczywiście. Ale tak, ukryte autka! O Boże, jaka ruina! To jakieś opony dragowe, no nie? Będziemy jechać ciężarówką! Dobra, to będzie dość ciekawe, bo w Forza Horizon 4 też mogliśmy jechać ciężarówką w wyzwaniu Top Gear. W pewnym momencie musieliśmy transportować Mercedesa 6x6 właśnie ciężarówką i tamtą ciężarówką jeździło się bardzo dziwnie. Ale widzę, że model ciężarówki jest dokładnie taki sam i pewnie nie będziemy mieli widoku z kokpitu w tej ciężarówce. Nawet w ogóle nie możemy zmieniać widoku. Możemy mieć tylko ten zewnętrzny, słuchajcie.
Wiecie co? Dzisiaj sobie zrobimy specjalną rzecz. Pozarabiam sobie trochę kasy i spróbuję kupić jakiś samochód z otwieranym dachem. Bo jak przeglądałem sobie opcje gry, to macie przypisany przycisk do otwierania dachu specjalnie. I będziemy musieli sobie to sprawdzić, zbadać, zobaczyć. Ja chcę zobaczyć, w jaki sposób animuje się otwieranie dachu. O Boże, nie mogę się doczekać. Nie wiem, czy mi wystarczy na jakąś taką furę, no roadsterka zwykłego. Jakiegoś najtańszego, bo wiesz, no tutaj na początku się mało tej kasy ma. Samochodów chyba nie da się sprzedawać. Dobra, ominiemy. Dobra, samochodem, znaczy tym dostawczakiem się dużo lepiej jeździ niż w czwórce. W czwórce on był taki driftujący, taki ociężały strasznie. A tutaj jest taki szybszy, więc no, zmienili handling samochodów dość mocno. Jest to takie odczuwalne, naprawdę, jak wbijecie do tej gry od razu będziecie mieli takie, o, jest trochę inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, no, tego się pewnie dowiemy, jak dłużej trochę pogram. Ja nie chcę tutaj mówić, że o, ta gra jest zupełnie inna, jest dużo lepsza i tak dalej. No, trzeba będzie trochę w nią pograć, to są takie moje pierwsze wrażenia, wiesz. Wszystko się okaże w trakcie. No dobra, dowieźliśmy sobie furę, czyli teraz jak będziemy znajdować jakiś samochód, to będziemy musieli go też dostarczyć. Tutaj było to nawiązanie do tego, żebyśmy mogli używać, że możemy używać drona do szukania samochodu. Gracze często tak robili, patrzcie na mnie. Pamiętacie, jak szukaliśmy samochodów na odcinku, no to czasami jechałem za jakimiś innymi graczami i patrzyłem, gdzie ktoś tam szuka samochodu i jak się zatrzymał w jednym miejscu na dłuższy czas, no to jechałem do niego i znalazłem sobie ten garaż. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything. Tak. If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon adventure. Okay. So, what do you want to do first? PR stunts. Pokazówki. Ja się jakiś Chunk nazywam teraz. Tak sobie wybrałem jakieś randomowe imię, wiesz, na szybko. Dobra, tutaj mamy XP. Tabliczkę, to takie experience tabliczki, które mają dużo punktów, pewnie są lepiej poukrywane. Są też tabliczki z kredytami, to też warto byłoby w sumie znaleźć. Bo może bym na przykład nastukał sobie z milion, nie? No tylko teraz nie mam, musiałbym chyba wszędzie po mapie pojeździć, żeby je poszukać. Tutaj mamy pod mostem chyba jakąś tabliczkę experience i one od razu są zaznaczone na mapie, ale takie chyba ciekawsze, jakby bardziej okazałe tabliczki, bardziej takie premium bym musiał poszukać jakoś gdzieś, nie wiem, pojeździć w jakieś takie, wiesz, miejsca, których jeszcze nie byłem i tam może by się udało znaleźć jakieś kredyty. Wiesz, bo tu trzeba jakoś zarobić kasę. A to demo się kończy bardzo szybko. Nie zdążysz zarobić kasę na wszystkie samochody, no nie ma szans. Dobrze, dojechałem gdzieś i tu musimy. Aha, czekaj, bo ja tu. Aha, dobra. To jest coś nowego chyba, no nie? Że musimy przejechać jakąś tam odległość. Ja akurat mam taki samochód byle jaki do tego. Musimy przejechać tą odległość w wyznaczonym czasie, no tutaj tego czasu mamy dużo, choć pewnie na wszystkie gwiazdki będziemy musieli to pokonać błyskawicznie. Nowy rekord życiowy, jest! Have fun, tylko nie za długo, bo zaraz kończy się demo, nie? Czy tu są gdzieś tabliczki z kredytami poukrywane? Jak myślicie? Czy... Tak, zobaczcie, widzicie, zdobyłem tylko jedną gwiazdkę. To, czekaj, 4 sekundy, jedna gwiazdka, 8 sekund... Aha, bo ja to chyba miałem 6 sekund, nie? Więc nie zmieściłem się na dwóch gwiazdkach. No, tam trzeba będzie pewnie mieć jakiś, wiesz, super offroadowy samochód. Tutaj mamy strefę pomiarową, dość długą zresztą, także zobaczmy. Przejedziemy tą strefkę, nie wiem, czy za to jakaś... Kasa jest? Chyba niespecjalnie, powiem wam. Ile w ogóle mam hajsu? 34 tysiące. Za każdym razem, no to malutko.
Zrobimy to. Samochody są zblurowane? Jest, dobrze. Bardzo przyczepna ta korweta jest, kurczę. No i dobra. Tak sobie to zrobię. Dostałem ja za to jakieś hajsy? Ja dostałem rekord życiowy tylko. A za head to head jest w ogóle jakiś ten? Już się tam z kimś ścigałem wcześniej, ale chyba nie ma za to kasy. Tak niewiele opcji do, wiesz, do zdobywania kasy jest w tym demie. To trochę niepokojące, no. O, czekaj, tam mi się pojawiła tabliczka XP pod tym. Może to wygląda na to, że jak przejeżdżamy gdzieś w pobliżu tych tabliczek, które możemy rozwalić i zdobyć za nie coś, no to one się pojawiają na mapie. Dobrze. Tabliczki kredytowej jeszcze nie spotkałem. No dobrze, pokonaliśmy kogoś head to head. Gdzie są moje pieniądze? Kurde. O, dotarłem do wybrzeża. Uhuhu. Ale to wygląda. Zaraz się zasikam. Masakra, łeb urywa. O, tu jest jakiś hotel. Nie, to jest hotel, hotel chyba. O, czekaj, czekaj, tutaj jest jakaś tabliczka. XP, nie? Dobra, XP nas nie interesuje. Tylko hajsy! Gdzie mogą być hajsy poukrywane? Myślicie, że tutaj będzie trudno kasę zarabiać w stosunku do czwórki? Mam nadzieję, że nie. Nie no, kasa jak hotel, no to przy hotelu chyba powinna być kasa. Da się tu wjechać w ogóle? Nie ma, zamurowane chyba. Czekaj, do tych terenów to ja potrzebuję innego samochodu. Weźmy sobie Bronco może. Powiedz mi, gdzie jest hajs? Dobra, wjeżdżam. No co, trzeba sprawdzić, jakie są ograniczenia, no nie? Tak, tutaj widzę, że po kamieniach samochody dalej jeżdżą niezbyt dobrze. No przy hotelu powinny być jakieś tabliczki z hajsiwem. A tu przejedziemy? O, możemy przejechać, kurde, myślałem, że tu będzie blokada. Spoczko. Była tam tabliczka XP gdzieś, bo widziałem, że pojawiła się na mapce. Hej, ja myślałem, że to będzie tutaj zablokowane, ale widocznie dostęp do plaży jako taki jest. A, możliwe, że samochody mają jeszcze jakieś perki i te perki może też pozwolą nam... A czekaj, zobaczmy coś. Samochody... Klakson, to są jakieś różne klaksony. O, zobaczmy to. But I also know no car is complete without a novelty horn. Niektóre będą z czwórki, no nie? Zablokowane mam to. Rzadki. Tak, niektóre się powtarzają, nie? Z tego... z Horizon 4. O, proszę bardzo! I powiadomienie Windows 10. Doskonałe to jest, o Boże. Dodali teraz ten powiadomienie Windows 10, a wcześniej... Ciekawe, kogo z was strollowałem, że wam z komputera teraz przyszło powiadomienie, co? O Boże, zajebiste. Wcześniej się jaraliśmy tym dźwiękiem z Windowsa XP. O, widzę tabliczkę z daleka. Tabliczka, chyba tam coś się świeciło na fioletowo. Nie, to billboard. Okej.
Świetny manewr w powietrzu, proszę bardzo. Ty, ale tutaj coś widzę i to nie jest XP, to jest jakiś taki piorunek. Może to będzie tabliczka z kasą. Bo tak wiesz, 5000 kredytów tu, 5000 kredytów tam i jakoś byśmy zbierali na furkę. Co to jest tutaj? Fast travel, a dobra, to jeszcze nie to. To jak się zbierze te tabliczki szybkiej podróży, to potem będziemy mogli się przenosić szybko na mapie. Ale to jeszcze nie jest to, co nas interesuje. Natomiast to jest dobry znak, że ona się tu pojawiła, dlatego że to oznacza, że są jeszcze inne tabliczki oprócz XP. Tutaj jakie ładne rondo, zobaczcie, jakieś takie ślimaki, nie? I na środku ronda jest tabliczka do zgarnięcia. I to będą kredyty, muszą być kredyty, kredyty. Fast travel. Właśnie, bo ja mam teraz całą mapę do dyspozycji. To jest jakby pełna wersja gry z tymi znajdźkami. I jeśli już mogę zbierać te tabliczki z szybką podróżą, to mogę spędzić tu jakieś 20 godzin i poszukać wszystkich, no nie? Bez żadnych tutoriali, bez żadnych pomocy z internetu. Postarać się samemu, żeby to wszystko poznajdywać. Był świetny odcinek 20-godzinny, jakbyśmy szukali tabliczek z szybką podróżą na przykład. No dobrze, ale przy okazji dojechaliśmy sobie w inne miejsce. Tutaj mamy do zrobienia jakąś hopkę, za którą, uwaga, nie ma żadnej kasy. Nas interesuje kasa, bo ja mam taki plan na dzisiaj. Wziąć sobie roadsterka, jechać z wami na miasto, otworzyć sobie dach na mieście, jechać na zimnego łokcia przez miasto. Czujecie to? Bo w mieście ponoć są jakieś tunele, nie tunele, jakieś takie metra chyba nie ma, ale tam można wjechać w różne takie miejsca. I musimy to przetestować. A tymczasem dojechaliśmy sobie do jakiegoś opuszczonego lotniska. Jednego z kilku, zdaje się. Jakiś stary samolot. Niestety twardy, nie można go przesunąć. W LEGO Speed Champions mogliśmy samoloty przesuwać i rozwalać. Szkoda, że nie można do środka wjechać, co? O, i mamy kolejną tabliczkę. Dobra, jeszcze tam widzę tabliczkę XP, tak? Myślałem, że to coś innego, ale niestety. Tutaj jest fast travel. Jeszcze pojedźmy sobie po hangarach czegoś poszukać, ale wygląda na to, że nie ma tabliczek z kasą. O nie! A ja chciałem jakiś super samochód kupić. Dobra, tu mamy jakiś wyścig przełajowy. Co to? XP, a dobra. Tutaj mamy jakiś wyścig przełajowy. Możemy go pojechać, za niego będzie kasa. Tutaj widzę tabliczkę w kontenerze. I to jest, moi drodzy, 5000 XP. No nie, nie ma tabliczek z kasą. A zawsze były w Horizon, no nie? Może one się odblokowują po jakimś czasie, te tabliczki z kasą? Nie mam pojęcia. I siup, ten głupi dziób, mamy. Tam co jest takiego? Patrz co znalazłem, zupełnie przypadkowo. Garaż, w którym można znaleźć wrak samochodu. Pokażę wam, gdzie to jest na mapie, będziecie mogli sobie tu przyjechać. Koło tego lotniska, zaraz jak zaczyna się napis ten odlotniskowy. Zapiszcie sobie to wideo, tutaj przyjedźcie i znajdziecie samochód. Może to będzie w tym miejscu, kto wie, na pewno, kurczę, to jest ten garaż. Bardzo łatwo było na niego trafić, ja tutaj tak sobie jeżdżę, szukam nie wiadomo czego i znalazłem. Tych samochodów będziemy sobie, te samochody oczywiście też będziemy sobie razem szukać na odcinkach, tak jak to było kiedyś w Forza Horizon 3, w Forza Horizon 4, jak najbardziej. O kurde, nie mogę się doczekać. No dobrze. Tu nic chyba już nie mamy, na końcu coś jeszcze tam widzę, że stoi. Może tym razem będzie to kasa. Nie. No nic, panowie i panie, jedziemy sobie zrobić wyścig. Mam niestety tylko Forda Bronco. Niestety, możemy sobie też ten samochód później stuningować. Chociaż wolałbym kasę przeznaczyć, wiecie na co, na samochód Roadster. No dobrze, weźmy udział w zawodach i zobaczmy, za to będzie na pewno kasa, więc dobrze. Pora deszczowa, a zobaczcie, tutaj mamy inną porę, a to o to chodziło. Ja myślałem, że będzie nam się sezon zmieniał na zasadzie, że będziemy, wiesz, ukończymy jakiś tam rozdział i zmieni nam się sezon. Przynajmniej tak zrozumiałem to z listu od twórców.
przed dołączeniem do tego dema musiałem to przeczytać, co i jak. I tam było to tak rozpisane, ale widocznie tu chodziło o wyścigi, że nam się zmienia sezon na konkretnych wyścigach. Spoko, weźmy sobie wyższy poziom trudności, może weźmy na ponadprzeciętny. Mam nadzieję, że dam sobie radę. I startujemy, okej? Okay. Teraz mamy inny sezon, nie wiem jaki. Ciężko powiedzieć. Chciałem po prostu pojechać sobie na wulkan, na przykład jak będzie zategowany lodem czy coś. Ale widocznie nie będzie nam to teraz dane i chyba dobrze, co? Okej, tu mamy hopkę, wyścig po tym. I co nam się zmieniło w tym sezonie? Co jest inne? Bardzo mi się podoba gdzieś tam w górach taka mgiełka gdzieś wśród tych drzew, no nie? Bardzo ładnie to wygląda. I no, jest fantastycznie tutaj. Bajkowy taki klimat. Dobrze, ja sobie zrobię ten wyścig, zobaczymy ile z tego będzie pitosu. Przejedziemy sobie razem jedno okrążenie, nie będę was tutaj przetrzymywał. I hops! A nie wiem, czym ten sezon różni się od tego, którym jeżdżę w... Może to jest jakiś deszczowy czy coś, bo jest tak... Widać, że jest trochę wilgotno, no nie? Coś takiego. A tak poza tym to nie wiem. To jest obecnie jeden z moich szybszych samochodów. Ciekawe, ile uda mi się tutaj wyskoczyć. No i liczę na to, że mnie pokonacie tutaj na tej hopce. To jest hopka chyba, na której będzie można parę kilometrów skoczyć. I bam! I moi drodzy, za chwilę nabiję rekord świata! Zobaczcie. Prawie 300 metrów! Kto mnie pobije? Ja podejrzewam, że gracze będą lądować gdzieś za tą rzeką tutaj, no nie? Lekko, kurde, albo w tej wodzie. Nie wiem. Zobaczymy, w każdym razie mi się tam jakoś udało wylądować. Ja tak właściwie zapomniałem. Zobaczcie, zrobiłem teraz wyścig 49 tysięcy, to już nie są żarty. To już są pokaźne pieniądze. I wiecie co? My możemy sobie wejść w ustawienia gry. Możemy sobie zwiększyć jeszcze jakoś poziom trudności. Wyłączmy sobie ABS. Proszę bardzo, premia kredytów za poziom trudności plus 70%. Więc za każdym razem jak coś tutaj sobie zmniejszacie, utrudniacie, no to gra was nagradza w jakiś sposób, nie? Akurat sterowanie symulacyjne nie jest nagradzane. Ale już skrzynia jest, czyli jak ja sobie mam sekwencję na padzie, no to jak najbardziej, a zużywanie opon, nie, to nie ma sensu włączać tego, nie? Tor jazdy, też nie trzeba, stabilności jest i trakcji jest, no to można wyłączyć na spokojnie. ABS też dużo dał, no i będziemy zdobywać coraz więcej kredytów. 20% zawsze to coś. Jak wpadłem na pomysł, że w sumie mogę zrobić taki odcinek, zatytułuję go "Zdobyłem rekord świata w Forza Horizon 5! Jako jedyny skoczyłem tutaj, bo wiesz, to jeszcze nie jest podłączone do online, no nie? Jako jedyny skoczyłem tutaj tyle metrów, nikt mnie nie pokonał!" O, wylosowaliśmy, czekaj, ja mam Will Spina do losowania, halo? Czekaj, gdzieś mam Will Spina. 3 losowania mam! 5000 kredytów, dawaj, losujemy. Samochód. BMW? Ty kurde, posłuchamy jak brzmi BMW, gościu. I... ale porobiony jestem. No, z jednej strony cieszę się, z jednej strony cieszę się, że wylosowałem teraz samochody, a z drugiej strony wiem, jak dużo samochodów potrafiłem gromadzić w Forza Horizon 4 przez to, nie? Że w każdym losowaniu praktycznie miałem samochód. I wiesz, to trochę niefajnie pod tym względem, bo do tych samochodów jakoś tak nie mogłem się przywiązać.
Ale to nieważne, poczekajcie, wyłączę sobie muzykę, bo mamy Camaro, słuchaj, 6,2 litra, gościu, ściszamy muzykę, po co ja to robię tutaj, po prostu wyłączmy radio. Okej, wyłączyliśmy radio, jesteście gotowi? No i co? Dźwięk jak dźwięk, no. Brzmi dobrze, poprawnie. Nie jest takie juicy. Ale może być, no. Pojeździmy. Czyli tak, zdobyliśmy Camaro i BMW. Bierzemy BMW? Zobaczymy jak to lata. Bo właśnie, bo my za experience, czyli za zdobywanie poziomów dostajemy Will Spina. To jest biznes, to jest biznes. Rozwalajmy te rzeczy tutaj. I zaraz będzie kolejny Wellspin, gościu. Plus jeszcze będziemy zarabiać kredyty i zaraz jakiś roadsterek się trafi. Bo ja tutaj nie mam jakiegoś limitu, ja mam tylko taki limit jakby czasowy, nie? Mogę gdzieś pojechać, ale nie muszę tam pojechać, żeby coś zrobić. Tu mi się wyznaczyła trasa do tych zawodów jakichś tam. Ale nie muszę tego robić, mogę sobie pojechać na przykład to, nie? Mogę sobie pojechać na całą mapę, ale mam, wiesz, takie ograniczenie, że jak zrobię kilka zawodów, no to wtedy będę miał wyznaczoną trasę do jakiegoś celu, jak tam pojadę, zrobię misję, no to wtedy jest koniec tego dema, ale do tego czasu nie muszę tam jechać, nie mogę robić sobie inne jakieś tam rzeczy, mogę sobie, wiesz, o, jeździć wyścigi i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ja sobie przejadę te wyścigi, bo myśmy je już tutaj robili, ale przejedziemy sobie chociaż tak jedno albo pół okrążenia razem, posłuchamy jak brzmi BMW E46, samochód, który sobie driftuje w Drift 21, ostatnio sobie przerabiałem go pod drifty. No dobra, ostatnio wyścig poszedł mi dobrze, zwiększmy sobie poziom trudności, mamy 5% kredytów więcej. No zobaczymy jak mi pójdzie, czy dam radę ich ogarnąć. Okej, i startujemy. I posłuchajmy tej BM-ki. Empower! No, brzmi jak BM-ka. Chociaż ta obok, która koło mnie jechała, no brzmiała lepiej, moim zdaniem. Fajnie, że teraz, zobaczcie, jak wybrałem sobie taki samochód, to ścigam się z podobnymi samochodami, z tej mniej więcej klasy, no nie? A nie, że cały czas Audi TTRS. Ja się z tobą ścigałem, jak to było w piątce, w czwórce. Może będzie tak, że jak wybierzemy sobie jakieś hiperauto, to wtedy będziemy mieli Audi TTRS. A może nie, zobaczymy. No to była plaga, pamiętacie? Z tymi samochodami. No ty masz jakieś Bugatti Veyron, masz jakiegoś Koenigsegga, nie wiem, albo McLarena Senne. A tutaj koło ciebie ścigają się jakieś, wiesz, ulepszone Audice i weź ty z takim żyj, no nie? Musimy trochę hajsu zarobić, może uda się jakiegoś roadsterka trzasnąć. Ja nie wiem, czy tu nawet są dostępne, ale skrót klawiszowy do otwierania dachu jest, także no, będzie trzeba to wytestować. Zauważyłem jedną ciekawą rzecz, gdy wjadę na ten piasek tutaj, na te tu offroady, samochód potrafi bardzo mocno zwolnić. W czwórce nie mieliśmy aż takiego kontrastu, że wjechaliśmy sobie gdzieś na offroad na chwilkę z asfaltu, i samochód nam nie zwalniał jakoś tak, aż tak bardzo. Wiadomo, że był trochę trudniejszy do prowadzenia i w ogóle, ale tutaj jest kontrast dużo większy moim zdaniem, jak się wjeżdża na ten offroadzik. Ciekawe, może to kwestia tego samochodu i jego standardowych opon. Ale jest to interesujące, coś innego. Dobra, ledwo wygrałem, tutaj zdecydowanie brakowało mi ABS-a przy dochomowywaniu. No ale zdobyliśmy jakieś tam kredyty. Teraz pojadę do festiwalu Horizon i poszukam jakiegoś roadsterka, może akurat coś się uda kupić, jakiegoś starego dziada, chociaż tak myślę, roadstery, no to raczej jakieś takie nowsze samochody, w których jest automatyczny dach, no nie? Myślę, że gdzieś koło 400 tysięcy trzeba na to przyoszczędzić, cholera. Mamy Will Spina, proszę bardzo. I co nam się wylosuje? Kurtka, bluza jakaś, jakieś auto by się przydało, kurde, ludzie.
Co jest? A teraz sobie posłuchajcie, jak BMK brzmi w środku. Fajnie, nie? Kozacko to wygląda, musicie przyznać. Bardzo fajna sprawa. Say we're ready to expand. Meet me, Muleke. It's time for our first adventure and another secret we've been... Okej, teraz dostałem informację, że mogę jechać rozszerzyć festiwal. No i to by było koniec mojej przygody, ale też mogę, nie muszę tam jechać, mogę sobie wyznaczyć gdzieś na przykład w inne miejsce, nie mogę GPS-a zmienić, nie? Więc będę musiał wyłączyć babkę od GPS-a, żeby mi nie mówiła, w które miejsce mam jechać, ale wydaje mi się, że będę mógł powtarzać wszystkie te tutaj zawody bez końca, aż w końcu zarobię sobie na jakiś samochód, roadsterka w tym wypadku. No ale chodźmy na Festival Horizon i ogarnijmy jakąś furę, no. Mamy możliwość kupowania sobie samochodów, mamy możliwość tuningowania swoich samochodów, więc obadajmy. Jakiś roadsterek, co to może być? Coś z otwieranym dachem. Niby tutaj mamy, ale nie chcę wtopić, bo wydaje mi się, że ten dach się automatycznie nie zamknie. No jest samochód bez dachu. O, czekaj, tu jest coś, ile tylko... Tu na pewno będzie, znaczy powinien się zamykać dach, no hello! BMW Z4 z 2019 roku kosztuje, słuchajcie, 35 tysięcy kredytów, to prawie za darmo. Jeszcze starczy mi kasy na jakiś tuning. Oczywiście tam była BMW Isetta. Pila P50 nie widziałem w sumie. Aha, on pewnie będzie gdzieś tam do zdobycia, jako unikalne auto. Co my tu jeszcze mamy za samochód? No dobra, ja bym chciał najpierw ten samochód obejrzeć przed kupnem, czy tu faktycznie jest możliwość założenia dachu. No ale to jest roadster. Jak można tu dachu nie założyć? Musi być taka opcja. Zostawmy sobie ten taki karmelowy kolor tego samochodu. No musi być, no musi się zamykać. No ja nawet widzę ten fragment tego dachu, kurde. Bierzemy go i zobaczmy. Słuchajcie, pierwszy raz zobaczymy, jak się otwiera i zamyka dach. Czy będziemy mieli taką pełną animację, czy jak to będzie działać? Dobra, najpierw tak, otworzymy wszystko. Okej, mamy z tyłu bagażnik, tu widzicie, że tu jest kuźwa dach, nie? Dobra, zamykamy. I jak to teraz, da się to jakoś tutaj zrobić, żeby to w Fordzie wyjście? Mam nadzieję, że dobry samochód kupiłem, bo ja już nie mam kredytów na coś lepszego, a to jest całkiem dobre auto, nie? Silnik 2.0. Nie wiem, co to jest. Tutaj jeszcze jest sporo miejsca z przodu, nie? Zobaczcie, ile jest miejsca między silnikiem a przednim zderzakiem. No, można by było i W16 wsadzić. No dobra, dobra. Okej, okay, wychodzimy z salonu. No i zobaczmy, jak się tu zakłada dach. Muszę zobaczyć chyba gdzieś tam do sterowania, jak to się robi. Turn around. Zobacz, przełącz dach w kabriolecie, przypisujemy sobie do tego przycisk, okej, Forza, kurde, muszę to chyba mieć. Okej, przypisałem drążek do otwierania dachu. Przez czas, kiedy byłem w menu, zrobił się dzień, ja chciałem trochę w nocy pojeździć. Pojechałem kawałek dalej od festiwalu Horizon. Jestem, kurczę, teraz podjarany. Czy my założymy ten dach? Uwaga, naciskam. Czekaj, mapa się otworzyła. Kurde, chyba nie działa! Dlaczego w tej BMW się nie zamyka dach? Nacisnąłem przycisk prawego drążka, nie? Powinno działać. Jeszcze raz, weźmy sobie zamienię na to, a tutaj dam przycisk prawego drążka. Zobaczymy, bo może coś źle, wiesz, zapisałem, nie? Wybrałem na pewno ten profil? No na pewno, zapisałem, okej.
Dobra, wychodzimy. No i patrzę, czy przypadkiem jakieś elementy karoseli nie można tutaj wymienić. Ale nie. O kurde. To nie czasem od Supry? Oh man. No i co teraz? No kupiłem roadsterka. Dlaczego nie mogę dachu założyć? Cholera, niedobrze. Ty, Mazda Miata. Kurde, brakuje mi kasy na miatę! Skandal. Powinno mi starczyć na MX-5. Słuchaj, no to mamy miatę i tamto BMW, no nie? Kurde, nic poza tym. BMW dach nie chciał się załączyć. No kurczę, katastrofa. Tutaj jakie fajne autko. No, będziemy musieli sobie je przejrzeć. Nie no, tu chyba też jest automatyczny dach. Nie, to nie wygląda jak automatyczny. Kurwa. Dobra, zaryzykuję, bo to jest ta tańsza miata. To jest, wiesz, ta miata, że chcesz, żeby mama kupiła ci miatę, a mama mówi, ale przecież mamy w domu miatę. A to jest ta twoja miata w domu. Kuźwa, no. Dobra, czy tu się coś ten... Czemu ja nie mogłem przed kupnem tego BMW zobaczyć? Patrz, się nic nie robi. Dobra, ja chcę nią jechać. No jest. I co teraz? Mam przypisany przycisk do zamykania albo otwierania dachu. Jesteście gotowi? Nic się nie dzieje, jak raz nacisnąłem. Jak trzymam, też się nic nie dzieje. Postać powinna, wiesz, tak... założyć ten dach. Kurde, ale słabo. Dlaczego? Dlaczego? Widocznie w tej wersji demonstracyjnej jeszcze te dachy nie działają. Cholera. A ja chciałem jechać na miasto i wiesz, na zimny łokieć, sobie ściągnąć tam dach, jakby... Jak ja mam teraz roadsterem przez burzę piaskową jechać? Porażka, porażka. Ej, w ogóle patrzcie na to, jadę sobie teraz po offroadach tym Camaro i powiem wam, że bardzo ciężko jest je opanować. Wiecie, to dobry znak, bo do tej pory w Forzie Horizon, w serii Horizon po tych offroadach można było sobie w miarę swobodnie jechać prawie każdym autem. A tutaj próbuję sobie jechać takim standardowym Camaro, nieulepszonym, ze standardowym zawieszeniem i jest chyba tak, jak powinno być, to znaczy można jakoś tam pojechać, ale w wypadku tego samochodu jest to, kurczę, daleko nieopłacalne. Bo bardzo ciężko je opanować i ono strasznie podskakuje na tych wybojach. Może tutaj akurat są takie duże nierówności, ale generalnie ciężko się nim jeździ. Rzuca na boki. Jak jechałem tą BMW-ką w wyścigu i trochę zjechałem sobie na pobocze, to było czuć takie, wiesz, mocne spowolnienie, no nie? Więc myślę, że to jest bardzo fajne ulepszenie tutaj prowadzenia w stosunku do na przykład czwórki Horizon, bo no... Jest tak, jak powinno być. Nie, ludzie nie będą teraz, wiesz, szaleć bez głowy po prostu po tych offroadach jakimiś super sportowymi samochodami, tylko zastanowią się jednak nad tym, że o, może lepiej pojadę sobie drogą, bo szybciej dojadę i nie będę zaraz leżał na dachu, no nie? Więc myślę, że to jest fajne. Może mi się wydaje, tak? Ale takie mam teraz odczucie, jak sobie jadę tym samochodem. Jeśli to potwierdzacie, albo jak już macie tę grę, oglądacie jeszcze ten odcinek, po tym jak już sobie zagraliście, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawy też waszych takich pierwszych odczuć odnośnie Fordzy. Po prostu zagrajcie sobie i dajcie znać. W ogóle zagrać w grę będziecie mogli sobie już od samej premiery, jeśli posiadacie Xbox Game Pass, czujecie to? Będziecie mogli pograć od razu od premiery. Czyli innymi słowy, możecie sobie przetestować Fordzę, jeśli aktywujecie sobie Xbox Game Pass na waszym koncie. Pobieracie grę i gracie, człowieku. A Xbox Game Pass można mieć od 4 zł na miesiąc, jak pierwszy raz sobie aktywujesz, a potem możesz sobie kupić za ten najdroższy abonament za 60 zł niecałe, 50 coś jest, nie? Za miesiąc. No dobrze, zobaczmy sobie tutaj. 3000. Zbieram te experience, bo potem za to się dostaje losowanie, Will Spiny.
i możesz sobie dropnąć samochody, takie jak Camaro. W przypadku, kiedy gram w to demo, no to jest jednak wskazane, żeby wszystkie możliwe, wiesz, rzeczy sobie zdobywać, jakie są. I już dzięki temu mam 8 samochodów w garażu, tak? W wersji demo, nie? To jak wy będziecie sobie grać, jeździć sobie jeden, drugi, trzeci, wiesz, wyścig, to wam te samochody będą się nabijać tak jak w czwórce. Stety, niestety, ja tego za bardzo nie lubiłem, ale może ktoś z was lubi mieć dużo samochodów w garażu. Ja wolałbym, żeby te samochody było można, było, trzeba było trochę bardziej się postarać, aby je zdobyć. Zauważyłem, że tutaj generalnie dzień jest, noc jest krótka, dzień jest bardzo długi, przynajmniej w tym sezonie, ale to nie ma chyba znaczenia w jakim sezonie, nie? Dobra, jesteśmy w mieście. Myślibyśmy sobie wyjechać na jakąś może górę gdzieś w pobliżu miasta, żeby zobaczyć, jakie ono jest duże, tak nie patrząc na mapkę. Teraz się wydaje dość spore, no bo jeszcze go nie znamy, ja go nie znam, nie wiem gdzie mam jechać. I Edynburg też nam się wydawał spory kiedyś, no nie, jak jeszcze nie znaliśmy tego miasta, ale może z czasem, jak już dobrze poznamy te okolice, to nie będzie ono nam się wydawało takie duże. Wbiłem właśnie poziom, a więc lecimy na losowanie. Uuuu, 70 tysięcy kredytów, gości, dobrze jest, będziemy mogli kupić nową furę albo coś. Fajnie. Także co, ja sobie zwiększyłem te, wiesz, bez ABS-u jeżdżę bez niczego, żeby jak najszybciej mi się hajsy nabijały, żebym sobie kupił coś fajnego. Ale raczej do 2 milionów nie nabiję, 2 miliony 700 kosztuje Mercedes, ten AMG One. Ten taki okładkowy Forza Horizon 5. Czekaj, jestem w tym dużym mieście czy nie? Gdzieś tu się kręcę, ale to jest jakieś małe. Nie no, to chyba to miasto jest. No jest to miasto, bo wiesz, szukam tuneli. Jak one są tu zaznaczone? Bo mówili coś, że tutaj w tym mieście jest sieć tuneli. Tu coś mamy, zajedźmy, zobaczmy jak to wygląda. Na mapce to miasto wygląda, no niewielkie, tak? Tu się gdzieś na dół zjeżdża, cyk. Faktycznie jest jakiś taki wjazd do tunelu, taka ścieżka do Leszka. I mamy tunel, taki króciutki. O, czekaj, rozbiłeś. Bardzo mi się podoba ten dym spod opon w tej części i dużo sobie driftuję. Zresztą ja generalnie lubiłem driftować. Tylko, że ten dym spod opon jest uzależniający, mówię wam. Mega fajnie to wygląda. To wygląda jak w Assetto Corsie na jakichś bardzo fajnych modach na dym właśnie. Bardzo taki intensywny. Tu jeszcze mamy jakiś tunel, ale generalnie one krótkie są. Ja myślałem, że to całe miasto będzie usiane w tych, wiesz, tunelach, bo tak to przedstawiał Playground Games, a tutaj widzę, że no coś tam jest, tak? Będzie można na pewno zrobić jakieś tam podziemne wyścigi czy coś, ale bez przesady, no nie będziemy jeździć nie wiadomo ile w tych tunelach. Taki tunel jak, nie wiem, w Katowicach jest, o, kawałek, no nie? Nie ma się czym chyba podniecać. Chociaż jeszcze całego miasta nie zwiedziłem, ale to tak wygląda, jakbyśmy nie mieli tego aż tak dużo, jak mi się wydawało na przykład. Ale jeśli wam się wydawało inaczej, jak wy to widzicie teraz, to dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Podyskutujemy sobie. Dobra, tutaj tą drogą już jechałem. Jest dużo takich fajnych, kolorowych domków. Na pewno będzie można masę ciekawych zdjęć tutaj zrobić. Różnych samochodów, na przykład będzie można zrobić jakieś klasyczne auta w stylu jakimś tam meksykańskim, no nie? Takie stare, klasyczne autka zrobi zdjęcie w takim kolorowym miejscu. Bardzo charakterystyczne jest to miasto. Zobaczcie, jak te budynki wyglądają. Bardzo ładnie, nie? Podobają mi się. Tutaj mamy jakiś park, możemy tu wjechać? Tak, możemy, bo tu mamy tabliczkę, experience. Proszę bardzo, 3000 punktów doświadczenia. No i to wszystko. Pokazałem wam miasto, pokazałem wam jak działają roadsterki. Spoiler, nie działają jeszcze. Nie wiem czemu, może coś źle klikam, może
No, nie mam pojęcia, ale jeśli macie jakąś sugestię, to wiadomo co, nie? Ta jazda po tych off-roadach jest naprawdę tutaj inna. Mamy jakiś stadion w ogóle wielki. Nie chcę tam całego miasta wam pokazywać. Sami sobie pozwiedzacie, no nie? Pewnie, nie mogę wam przecież pokazać całej gry, czy mogę? Pokażę wam tylko te takie ciekawe rzeczy, które mi się wydają takie interesujące do pokazania. I już, a resztę zostawiam wam. Udało mi się wjechać na stadion, słuchajcie. Jest mega długi, dookoła można sobie jechać. Jest ogromny, to jest ogromne miejsce. Ja podejrzewam, że tutaj będziemy mogli rozbudować Festival Horizon albo coś. Jest to akurat tyle miejsca, nie wiem co tu będzie. Może będzie można jakieś zloty robić. Patrz jakie ogromne ty, zobacz jakie drifty tu wale. Bardzo ślisko tu jest na tej trawie. No jak to na trawie, no nie? Nieźle, są cztery gwiazdy. Jest piłka. To może nie będzie tu Festival Horizon. Będziemy mogli grać w piłkę tutaj. Czy to jest jakieś... to jest jakieś nawiązanie do Rocket League? Może ty. Ciekawe. I wyjeżdżamy. Hops. Znaleźliśmy kolejną ciekawą rzecz. To jest chyba to miejsce, gdzie ja myślałem, że będzie jakaś starożytna budowla. Pamiętacie, jak kiedyś opowiadałem wam o tych zwiastunach, tam analizowaliśmy trailery i tak dalej. A teraz już sam mogę sobie zobaczyć, co gdzie jest i jak to wygląda. Tutaj byliśmy już na tym pasie. Co tu jeszcze ciekawego? Jeszcze ten most jest ciekawy, ale to nie wiem, czy wam pokażę. Może zostawię dla was to, żebyście sobie sami zobaczyli. Na wulkanie już byliśmy. Czy on jest teraz zaśnieżony? Nie, chyba nie. Chyba, że zmienił nam się sezon. Ty, zmienił nam się sezon. On jest teraz zlodowaciały. To jest jakiś inny sezon. Kiedy to się zmieniło? Halo? Myśmy tam byli ostatnio. Tam nic, tam nie było zaśnieżone, no nie? No nie chce mi się w to wierzyć, kupiłem sobie nawet tą droższą miatę, przymaniaczyłem trochę i dach dalej nie działa. Ja przypisałem sobie przycisk, on nie był przypisany normalnie standardowo w tej grze, co powinno być, no nie? Ale widocznie w tym demie dachy otwierane jeszcze nie są gotowe, nie są zaimplementowane. Szkoda, no powinno to działać, chciałem wam to pokazać, chciałem zobaczyć jak to działa, więc no niestety. Może ktoś wpadnie na pomysł jak te dachy włączyć, ale no mi się to niestety nie udało. Jeszcze muszę na ten wulkan pojechać, zobaczyć jak wygląda ośnieżony. Ale to już może sobie zrobię następnym razem. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5, moi drodzy. Dalej nie mogę uwierzyć, że mam tę grę już w swoich łapskach. Trzymajcie się, na razie. Hejas!